witam Państwa. Po raz pierwszy zdarza mi się zderzyć z taką formą komunikacji. Mam nadzieję, że ona w moim wymiarze będzie sprawna. I oczywiście, jak zawsze coś nowego, no to miałem tysiące dylematów. Na przykład, czy przebrać się za księdza. I jednak zwyciężyła opcja tradycyjna, po to, żebym do końca się nie musiał Państwu przedstawiać. I postanowiłem tak naprawdę w ogóle się Państwu nie przedstawiać, bo skoro to ma być taki trochę Skype życiowy, to pewnie to wszystko, nazwijmy to, wyjdzie w praniu. Chciałem Państwa zapewnić, że będę robił wszystko, żeby te nasze spotkania były takie, no nie chcę mówić lajtowe, ale pogodne. Ja myślę nad tytułem naszych spotkań, czyli coś w stylu smaku życia. Życie jest bardzo ważne, ja tego też jakoś, znowu kościelny język mi się wtłacza w usta, doświadczam. Szczególnie jakoś ostatnio, że życie jest piękne i życie jest ważne. A smakowanie tego życia, począwszy od takiego smakowania najprostszego, czyli od po prostu jedzenia, poprzez inne walory i znowu kościelny język, będę go starał się unikać. Wymiary tego życia jest ważny. Zatem obiecuję, że postaram się, aby to było strawne, no bo smakowanie musi być strawne. I w gruncie rzeczy też nie będziemy uciekać przed problemami wiary takiej, która nas spotyka na co dzień. No bo moim wielkim marzeniem jest to, żeby umieć nawet czasem trudne prawdy podawać w sposób prosty i strawny. Żebyśmy wszyscy nie mieli w pewnym momencie tego podziurki w nosie. Oczywiście zachęcam, jak nam się uda tą sytuację rozkręcić i jakoś zaplanować. Zachęcam do kontaktu ze mną w jakichś innych sposobach internetowych. O tym pewnie później. W najbliższym czasie co planujemy? Pewnie także w tej naszej, nazwijmy to, audycji i łączeniu z centralą pojawią się także pewne lokowania produktów. Kolejne spotkania zaplanowałem w mojej ulubionej restauracji. I wbrew pozorom jestem już prawie pewien, że połączę to z Panem Bogiem, że może to będzie karkołomne, ale uda mi się połączyć samo jedzenie i smakowanie jedzenia, nie chcę zdradzać, pewną sztukę kulinarną z odczuciami estetyki. Później też chciałbym pokazać kawałek siebie i trochę mojej duchowości, jeżeli ona tam w ogóle jeszcze gdzieś na dnie jest. Bo ja, proszę Państwa, jestem takim najbardziej zwykłym, prostym, diecezjalnym księdzem, czyli takim księdzem z pierwszej linii i trochę w tym bardzo zacnym, jak patrzyłem, głównie dominikańskim towarzystwie, jest mi trochę nieswojo. Bo ja całe życie pracuję i pracowałem, może nie na zupełnej prowincji, ale w małym miasteczku. I pewnie to też będzie widać w tym, co mówię. Zatem wszystkich pozdrawiam. Cieszę się, że mogę pokazać swoją gębę. I to miałem znowu, przepraszam, nie chcę się wygłupiać i zawsze się nie będę wygłupiał, ale to jest silniejsze ode mnie. Więc miałem dylemat, czy przebrać się za księdza i miałem dylemat, czy się ogolić. No więc się ogoliłem, bo nie chciałem występować na sierściucha, bo to by już była aberracja kontaktu z Państwem, szczególnie w pierwszym kontakcie. Nie obiecuję, że tak będzie zawsze. Pozdrawiam Was i proszę o cichą modlitwę w mojej intencji, a może to się jakoś też między nami ułoży. Do zobaczenia.